Przystępujemy teraz do rozpatrzenia punktu 34 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, druki 30583 i 583a, trzecie czytanie. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk 583a i przystępujemy teraz do trzeciego czytania. Ja proszę panią posłankę Joannę Frydrych o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Bardzo proszę, pani poseł. Tak, ja wiem, ja pamiętam, pani poseł. Dziękuję, panie marszałku, panie i panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, zawartym w druku 30. Szanowni państwo, ostateczną miarą człowieka nie jest to, gdzie stoi w chwilach komfortu i wygody, lecz gdzie znajduje się w chwilach wyzwań i trudności, wspierając tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Również w wymiarze społecznym wspieranie osób z niepełnosprawnościami to nie tylko moralny obowiązek, ponieważ społeczeństwo, które nie potrafi dbać o swoich najsłabszych członków, nie jest warte miana społeczeństwa. To państwo jako emanacja społeczeństwa pełni kluczową rolę w zapewnieniu wszystkim obywatelom równego dostępu do gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw, spośród których to godność jest tym najważniejszym. W przypadku osób z niepełnosprawnościami zapewnienie godnego życia wymaga podejmowania aktywnych kroków, organizacji systemu, bez którego człowiek o szczególnych potrzebach nie zdoła samodzielnie żyć z godnością. Odpowiedzialny rząd to taki, który jest w stanie zapewnić odpowiednie zasoby, narzędzia i regulacje, aby zagwarantować tym obywatelom godne warunki życia. Właśnie nadszedł ten moment, kiedy będziemy głosować obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. To ten projekt, bardzo oczekiwany przez osoby z niepełnosprawnościami, trafi do osób pobierających rentę socjalną z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji. Zapewni im dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł już od 1 stycznia 2025 roku, a osoby te otrzymają łączną kwotę 4300 zł. Projekt ten do Sejmu wpłynął 7 marca 2023 roku. Niestety ówczesna większość parlamentarna PiS nie podjęła ani dyskusji, ani prac nad tym projektem. Co zrobiła ówczesna pani marszałek? Wrzuciła go do tak zwanej zamrażarki sejmowej. Łatwiej było to zrobić, niż procedować projekt, za którym stoją uzasadnione oczekiwania setek tysięcy obywateli, w trakcie którego konieczne byłoby poszukiwanie balansu między nadziejami osób składających podpisy pod projektem, a możliwościami finansowymi państwa. Ale 15 października wybory wygrała Koalicja Demokratyczna, której obce jest punktatorstwo i uciekanie od trudnych, ale ważnych tematów. Pani poseł, przepraszam, bardzo proszę, jeżeli można, o skupienie się na meritum, czyli na poprawkach, które mają być przedmiotem naszego głosowania za chwilę. Bardzo proszę. Już 20 listopada 2023 roku marszałek Sejmu skierował obywatelski projekt ustawy do pierwszego czytania. 25 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze czytanie tego projektu na posiedzeniu Sejmu, gdzie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 13 września 2024 roku odbyło się drugie czytanie, gdzie zgłoszono 6 poprawek. Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 13 września 2024 roku zgodnie z artykułem 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 583 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 24 września 2024 roku rozpatrzyła 6 poprawek. Posłuchajcie proszę o tym, jak pracowały komisje w tej sprawie. Uzyskały pozytywną opinię. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wnosi, by Wysoki Sejm raczył przyjąć obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej wraz z poprawkami.
Widząc, jak prawa strona bardzo energetycznie reaguje, zwracam się również do Państwa o poparcie tego projektu ustawy. Ale korzystając jeszcze z okazji, pragnę podziękować wszystkim tym, którzy brali czynny udział w pracach nad projektem. Na ręce pana premiera Donalda Tuska składam szczególne podziękowania za dyspozycje wskazane już podczas pierwszego czytania. Poszukiwanie przestrzeni fiskalnej dla projektu wobec wyzwań stojących przed przyszłorocznym planem finansowym państwa nie było łatwym zadaniem, dlatego tym bardziej podziękowania należą się ministrom i pracownikom resortów za zrozumienie szczególnych potrzeb obywateli i poszukiwania jak najszerszego i jak najkorzystniejszego rozwiązania. Dziękuję moim koleżankom posłankom i kolegom posłom, również tym z Prawa i Sprawiedliwości, którzy włączyli się w pracę nad projektem. Dziękuję ekspertom, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli pracę nad ustawą. Dziękuję stronie społecznej za otwartość na niełatwą dyskusję i wnioski, które zostały uwzględnione podczas prac. Dziękuję projektodawcom i wnioskodawcom i wszystkim tym, którzy zbierali oraz złożyli swój podpis, by ustawa mogła wejść w życie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Jedno z najbardziej wyczerpujących dodatkowych sprawozdań, jakich słyszałem. Pan poseł Skalik, zdaje się, poczuł się pominięty w podziękowaniach, ale w takim razie ja kieruję tak po prostu awansem podziękowania na pana ręce. W imieniu wnioskodawców, to był projekt obywatelski, ale w imieniu wnioskodawców występowała pani posłanka Iwona Hartwich. Bardzo proszę, ale króciutko, pani poseł. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni rodzice, którzy protestowaliście. Witamy was, bo jesteście na galerii. Którzy protestowaliście na tych zimnych kafelkach i walczyliście o podwyższenie renty socjalnej. Chciałam serdecznie podziękować rządowi oczywiście. Pomoc otrzyma przeszło 130 tysięcy osób. To jest niewiarygodne dla prawej strony, że jednak można pomóc. I chciałam z tego miejsca również podziękować panu premierowi, którego nie ma, bo absolutnie wiadomo dlaczego, który również, możecie państwo się śmiać, dajecie sobie wizytówkę właśnie tym osobom, które protestowały w Sejmie w tym momencie, ale mam zdanie do pana Kaczyńskiego. Panie Kaczyński, pan mnie kiedyś całował po rękach i obiecywał pomoc. I chcę, żeby zapamiętał matematyczną jeden wzór, że 130 tysięcy osób to jest więcej niż zero. Dziękuję bardzo, pani poseł. Ja przy okazji wyrażę też państwu wdzięczność za to, że mieliśmy okazję wspólnie przeprocedować wszystkie projekty obywatelskie, które odziedziczyliśmy po poprzedniej kadencji Sejmu. Będziemy teraz głosować... Aha, jeszcze tylko wspomnę dla formalności, że komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku 583 i przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu, dość wyczerpującym, poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki od pierwszej do trzeciej... Zaczynamy głosować. A w jakim trybie, pani poseł? Przepraszam? Nie. Panie marszałku, byłam zapisana i byłam wyświetlona, ale pan... Tylko, że wie pani, te pytania są dopiero po tym, jak przeczytam formułę głosowania pierwszej poprawki. Wtedy są pytania do poprawek i wtedy panią do głosu dopuszczę. Poprawki od pierwszej do trzeciej zgłoszone zostały do artykułu pierwszego projektu ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o rencie socjalnej. W pierwszej poprawce wnioskodawcy proponują m.in. dodać artykuły od 6a do 6c. Z poprawką tą łączą się poprawki od 2 do 4 oraz poprawka 6. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie, a w tej sprawie pytanie chciała zadać pani poseł Urszula Rusecka, która faktycznie do pytania w tym miejscu się zapisała i będzie mogła je zadać, na co ma jedną minutę. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt ustawy, dlatego że zawsze popiera projekty służące ludziom, ale z całą stanowczością chcę powiedzieć, że ta ustawa, którą teraz procedujemy, to nie jest ustawa z projektu obywatelskiego. Koalicja 13 grudnia, oszukaliście 2/3 osób popierających
rentę socjalną. Oni dostaną właśnie zero, pani poseł. To jest ustawa o dodatku dopełniającym. I to jest, szanowni państwo, niegodne. A odnośnie poprawek, panie marszałku, my wstrzymamy się nad poprawkami, ponieważ sprytnie legislacyjnie zgrupowaliście te poprawki po to, żeby nie można było zagłosować za tymi, które są dobre, a tymi rozwiązaniami, z którymi się nie zgadzamy. Wasz premier powiedział, że ustawa będzie procedowana szybko, nie mówiąc, że ona jest kadłubkowa. Oszukaliście, tak jak powiedziałam, 200 tysięcy osób pobierających rentę socjalną, więc myślę, że musimy się wstrzymać nad tymi poprawkami. To jest po prostu niegodne. Dziękuję bardzo, pani poseł. Nie, pani nie. Może powiedzieć pani posłanka Frydrych, jeśli chce udzielić odpowiedzi na pytanie. Natomiast ja bardzo serdecznie państwa przestrzegam i mówię, że to naprawdę źle wygląda. Rozmawiamy o pomocy osobom, które są najbardziej potrzebujące i jak widzę, nie zaniedbujemy żadnej okazji, żeby pokazać sobie znowu nawzajem, jak się nienawidzimy. Myślę, że to chyba nie jest dobry sygnał dla osób, które dzisiaj patrzą na nas. Czy możemy zająć się ich problemami, czy nadal będziemy się zajmowali wzajemnie problemami? Jeżeli możemy się zająć problemami, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 1 do 4 i 6, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za było 226, przeciw 10, wstrzymało się 187. Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. W piątej z kolei poprawce wnioskodawcy proponują dodać artykuł 8a do ustawy nowelizującej, a komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem piątej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za było 405, przeciw 1, wstrzymało się 17. Sejm poprawkę przyjął. Głosować teraz będziemy nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 583 wraz z przyjętymi poprawkami? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 428 posłów, za było 411, przeciw 10, wstrzymało się 7. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Powracamy w związku z tym...